chodzi dalej i bardzo wygodnie, panie dyrektorze. To zależy, gdzie są miasta i połączenia, panie dyrektorze, ale do czego zmierzam? A to słowo ten pan się dalej po macoszemu traktowano. Oczywiście, daleko trzeba jeździć kilka godzin, 5-6 godzin, też daleko, panie redaktorze. Nasze Podkarpacie jest daleko, ale Podkarpacie jest piękne, ale do czego prawdopodobnie ku uciesze pana redaktora i pani poseł, będzie przywrócony szereg porządny, żeby posłowie częściej się spotykali, żeby co drugi tydzień. To było do przewidzenia. Pani poseł, na piątek zaplanowaliśmy sobie, że wszyscy będziemy w Warszawie, będziemy pracować. No, już dzisiaj zarządzono, że piątek jest wolny. On organizuje pracę, ale na to głosowo tam nie pana rozwolność w programie Forum na Antenie. Tak jest, ale medium też to jest organizuje pracę. Rzeczywiście ta trójka polówka, pan poseł. No, to trzeba co innego, panie redaktorze, wtedy. Trójka polówka w Nie, nie mówimy o rolnictwie, mówimy o Sejmie. Skoro mówimy o Sejmie w takim razie, dla mnie istotne jest to, że przyjeżdża parlamentarzysta, powiedzmy, z ziemi ukochanej Podkarpackiej i kiedy jest sesja plenarna, to siedzi na tej sesji plenarnej, kiedy jest praca w komisji, to siedzi na pracach komisji. I to jest jak najbardziej zasadne, bo kiedy taki poseł, na przykład z Podkarpacza, albo nie, niech będzie z ziemi kieleckiej, przyjeżdża do polskiego Sejmu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie i podczas obrad posiedzenia Sejmu, on w międzyczasie skacze, to jedna komisja, to druga komisja, a posiedzenie się toczy przy frekwencji powiedzmy 5 posłów na 460 plus jeszcze ewentualnie wicemarszałek. No to tak troszeczkę nie przystoi. Tak, tylko że jeżeli poseł jest w dwóch albo w trzech komisjach i każda komisja jest albo, bo nie ma narzuconego przez marszałka terminu, w którym tygodniu i w którym dniu mają odbywać się komisje i tak. W jednym tygodniu może być w poniedziałek komisja X, w drugim tygodniu może być Y, a załóżmy w piątek może być kolejne posiedzenie i ten poseł musi tak jeździć albo latać, jak pan redaktor. Prawdą jest, że taki był pomysł pana marszałka, że rzeczywiście, żeby te komisje odbywały się pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Sejmu. Teraz troszeczkę wiemy, że to się nie sprawdza, dlatego że zwołują komisje przewodniczący tych komisji. I niestety nie zawsze tak jest, że oni zwołują pomiędzy posiedzeniami Sejmu. Dzisiaj na przykład było kilka posiedzeń komisji, wtedy kiedy na sali plenarnej toczą się obrady, więc rzeczywiście być może warto tutaj to przemyśleć jeszcze raz, jeśli chodzi o te co trzy tygodnie. To znaczy ja bym wolała nie trójko. Nie trójko. Czyli to jesteśmy zgodnie. Lepiej to jest zorganizowane. To się nie sprawdziło. Ja rozumiem, że to było też tak na zasadzie, no zobaczymy jak pan posłowie wstępna decyzja z tego, co wiem, prezydium Sejmu jest, aby przyjść na stary porządek. Stare sprawdzone rzeczy są dobre, jak stare nowe sprawdzone rzeczy zamiennej, bo dzisiaj przyjęliśmy, akurat wróciliśmy z starych rozwiązań zaproponowanych jeszcze za tamtej koalicji, czyli Polskiej Stronnictwa Ludowej Platformy Obywatelskiej. Nie, 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 że była to propozycja PSL-u, a nie PO-PSL. Tak, bo myśmy zajmowali się energią odnawialną, energetyką. Szkoda, gdzie człowiek w Polsce nie pojedzie, tam strasznie do miasta. Nie ma takich strachów. A są takie tereny, jak moim Jasnogórskim, gdzie tych wiatraków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pani poseł, tam miał być gaz łupkowy do 2015 roku i w ten gaz łupkowy miało być całe wybrzeże zaopatrzone, a mamy rok 2018. Z tego co pamiętam, już chyba dobre 3/4 Polski z tego gazu łupkowego korzystają. Wracając do wiatraków, ja wrócę do wiatraków, tak jak w tej chwili z wiatrakami jest namieszane, to jest coś niesamowitego, bo obywatel nie może się budować w pobliżu wiatraka 10-krotna odległość śmigła, wysokość śmigła. Nie mogą inwestorzy, którzy rozpoczęli już inwestycje, dokończyć tych inwestycji. Gminom zabiera się podatki, które im naliczono, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości i to z bardzo dużego obszaru, więc w tej chwili jest totalny bałagan. Trzeba wrócić do starych, sprawdzonych rzeczy. Przede wszystkim rozproszona energetyka, dać ludziom możliwość, aby inwestowali, bo ludzie chcą inwestować. Skoro nie wiatraki, to co?
jak to, w co mają inwestować. Nie wiatraki, mówimy to o energii rozproszonej, drobnej, fotowoltaicznej na swoich dachach, na swoich ogrodach. To jest możliwe, dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe wystąpiło też z propozycją obniżenia podatku VAT, który wynosi w tej chwili 23%, żeby to było tylko 8%, bo po co jeszcze zarabiać na tych, którzy chcą produkować. To jest ulubione moje pytanie, czy pan poseł mnie wyleczy, czy ja mam pisać? Proszę bardzo, to dlaczego jako koalicja po OPZL nie obniżyliście tego podatku z 23 do 8? No właśnie, teraz jestem ciekawa odpowiedzi. Minęło już 3 lata. Panie redaktorze, ale ja panu odpowiedź ulubioną moją. 8 lat to już było. Można było o tym mówić 3 lata temu, można 2 lata, ale to już 3. No ale przez 8 lat jednak nie było podatku. No ale co po 8 latach powiecie, jeżeli wy będziecie rządziło do tej pory nic? Nie zrobiliście takiego, czym by można się uchwalić w zakresie energetyki? Ponieważ porozumienie wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy, czyli zakładam, że jest to ugrupowanie jak najbardziej prorządowe. PSL jest opozycją, kiedyś partią koalicyjną rządzącą. To opozycja generalnie wielokrotnie stawia nam za wzór Niemcy. Moje pytanie w kontekście OZE brzmi następująco. Dlaczego do tej pory takie rozwiązania, które w Niemczech z sukcesem są praktykowane od wielu, wielu lat, nie są wdrażane? A mowa na przykład o odzyskiwaniu energii, ciepła przede wszystkim gazu, z szamba albo z wysypiska śmieci. Dlaczego my tego na miły Bóg nie robimy? Panie redaktorze, źródeł energii odnawialnej mamy wiele. Szambo to jest jeden z malutkich elementów. Ale jak ktoś ma szambo, to nie chce go szambo. No, robi się. Biogazownie, są u nas biogazownie, ale nawet do tej pory to coś my uruchomili, bo myśmy zrobili ustawę o energii odnawialnej. Ona rzutem na taśmę weszła w 15 roku. Bo tyle to trwało, negocjowanie, ustalanie, bo to są bardzo trudne rzeczy. PiS, który przyszedł do władzy, zmienił to, wywrócił to do góry nogami. Rok czasu była próżnia, nic nie było, zaczęli eksperymentować, wymyślać pewne rzeczy, które się nie da zrealizować. I teraz, dzisiaj było drugie czytanie i uchwalimy tą ustawę, bo Polskie Stronnictwo Ludowe. Bo jest dobre, to dobry program, dobry. Ale to wraca do tego, cośmy kiedyś prowadzili, do tych rzeczy, a więc taryfy stałe, energia, biogaz, ten z produkcji. Jeszcze ludziom zafundować, żeby nie płacili tak zwane opłaty przesyłowe, abonamentowe. To by było cudownie. Dokładnie. A kto prowadził tę opłatę przesyłową? Opłata przesyłowa od dawien dawna. Jak od dawien dawna? Ale to przecież prawica tego nie prowadziła. Prawica PiS, pani ma na myśli PiS, tak? Trzy opłaty przesyłowe zostały wprowadzone, 3 razy podwyższono opłaty z tytułu OZE. Natomiast jeżeli... Ja nie mówię o OZE, ja mówię generalnie o takim zwykłym prądzie, który mamy z gniazda. Tak samo podnoszone jest, a w tej chwili wymyślono, wie pan redaktor, co, że po to, żeby budować samochody elektryczne, dodatkowa opłata ma być wniesiona przy produkcji przesyle prądu elektrycznego. Ja tam kocham swojego Lidza, mimo tego, że on nie mój tylko żona, ale naprawdę... No ale ma być milion samochodów, już miał być milion samochodów. I co, widział pan redaktor te samochody na Warszawie? Premier Morawiecki mówi, że będzie milion samochodów. Widzi powrót do przeszłości, chociażby w postaci centralnego portu komunikacyjnego. Co to takiego? Centralny port komunikacyjny? Tak, to takie duże lotnisko z dojazdem i szybką koleją jeszcze z autostradą. Kiedy pan to widzi? No, ponoć wszyscy to widzą na 2027 rok. Och, pan wie, ale POPSL przecież też to widziało kilka lat temu. To jest właśnie projekt POPSL. No właśnie, a teraz mówią, że jest niepotrzebne. Nie, no to ale nie zachwycajmy się, nie róbmy z tego. Trzeba budować, szukać dobrych rozwiązań komunikacyjnych, ale nie róbmy hitów z tego takich, że to zbawi nam Polskę i rozwiąże wszystkie problemy komunikacyjne, bo tak, może w Warszawie, w okolicach Warszawy, natomiast trzeba popatrzeć, co się dzieje w terenie. Nie można dokończyć autostrad, to się wlecze, wlecze i wlecze się drogi szybkiego ruchu. To samo, no w tej chwili przenieśmy się w takim razie na moment do naszego ukochanego dnia, nasze ukochane Podkarpacie. Ile została oddana autostrada z Korczowej? Ja w latach nie potrafię w tej chwili, bo mam już... Ale to będzie z 2 lata temu? Może więcej. Będzie 3. No nawet niech będzie 3. Co? Co panie redaktorze? A kiedy miała być ta autostrada gotowa?
Panie redaktorze, być na, euro tam, na 2012. Co pan chce przez to powiedzieć? Przebudowa autostrad, czy ślima, czy ślima, czy się będzie zapewne. Nie, ale jakie tempo było w tamtym czasie, panie redaktorze, to świat nie widział. Tempo wyjścia Chińczyków, wyjścia Chińczyków. Nie, panie redaktorze, nie rozmawialiśmy o autostradach, ja bym statystyki przyniósł, ile w kolejnych latach oddawano. To, że opóźnienia były, to się zgadza. Tylko proszę popatrzeć, ile się oddaje teraz. Proszę popatrzeć. Ile się ma, czy czasu już budował drogi szybkiego ruchu S7? Ale za to jaka to będzie? Panie redaktorze, jak ja 3 lata temu, 2 lata temu, rok temu mówiłem o budowie mostu w Jarosławiu, to witam serdecznie. Tylko kiedy będzie wybudowane? 3 lata kolejne. Panie 3 lata stracone. 3 lata. Kiedy będą te mosty? Wie pani co, Mateusz Morawiecki nawet nie wiedział, gdzie ten most ma być. Do Leżańska chciał go budować, z Jarosławia do Leżańska. Panie redaktorze, że to jest bardzo samo. Jak pan tam mieszka, no to... Panie redaktorze, ta krytyka opozycji w tej chwili, jeśli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, to przypomina coś takiego jak krytykę przed wojną budowy portu w Gdyni. Też się krytykowano, po co, że po co ta... O właśnie. Nie, to okazuje się, że to jest teraz inny. Tak samo krytykowano. Trzeba mieć pomysły z wyobraźnią, z przyszłością. A propos pomysłów i wyobraźni, czym się zakończy konflikt między Fransem Timmermansem a Jean-Claude'em Junckerem? Bo o ile Timmermans jest za tym, żeby dalej dręczyć Polskę, to Juncker mówi, dajmy już spokój, odpuśćmy, sprawę załatwiamy. No i bardzo dobrze, dajmy już spokój, odpuśćmy. Ja myślę, że to Polacy powinni dać taki mocny sygnał, że u nas jest wszystko w porządku, a tego nie było, My tylko mówimy, przestańmy mówić tak w zakresie inwestycji, jak również naszych spraw międzynarodowych, a zróbmy coś konkretnego. Dużo mówimy, jak pan poseł doskonale wie. No, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, która zrzesza m.in. Platformę Obywatelską. Wczoraj powiedział, że w Polsce jest wręcz doskonale, bo już Polacy nawet nie chcą jeździć na 2 tygodnie. Właśnie. I naprawdę widziałam te miny opozycji pana sekretarza. To znaczy, jak jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego w tylu środowiskach dzisiaj mamy żądania płacowe? Dlaczego ludzie w dalszym ciągu ludzie poczuli, że są pieniądze? Dlaczego nie chcą pracować? Dlaczego brakuje pracowników w tej chwili w Polsce? No dlaczego brakuje? Przypominam wam, do tej pory mówiło się, że bezrobocie jest. Polska zmienia. Jest tylko dalej pracownika. Tak, tylko że to nie jest zasługa, aż tak tragiczne. Czy pani wie, kiedy był największy spadek bezrobocia? Pani nie jest z PiSu, to raczej nie jest z PiSu, nie? Nie, ja jestem z Polski. A, właśnie, bo to pani może nie wiedzieć. Największy spadek bezrobocia, gdybyśmy popatrzyli w cyfrach bezwzględnych, to był właśnie wtedy, kiedy Władysław Kosiniak był ministrem pracy. I wtedy ten zjazd nastąpił, czyli polityka była z 12 z kawałkiem do 10 z kawałkiem, później było 9 z kawałkiem, ale popatrzmy. A teraz jest nawet poniżej 5, proszę państwa, według przeliczenia Unii Europejskiej bezrobocie w Polsce wynosi 3,8%. Bardzo dziękuję państwu. Powtórka programu. Radio 24 na debatę dnia przybyli. Anna Sarzyńska, Telewizja Polska, dzień dobry. I dr Dawid Piekarz, politolog, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. To może zacznę od, skoro było przed sekundą o sporcie, to jak państwo oceniacie, że Kamil Glik nie pojedzie na mundial, bo to jest cały czas rozgrzewające wszystkich Polaków emocje. Rozgrzewa wszystkich serca i właściwie jesteśmy bardzo załamani. Moim zdaniem nie pojedzie, bo kontuzja barku, no to jest rzecz poważna. I jak ja akurat miałam w rodzinie taki podobny przypadek, ktoś miał kontuzję barku i to było 2 miesiące w lipcu, więc nawet jeżeli tutaj, czy to miesiąc powiedzmy, ale no rozumiem, że tutaj będą jakieś specjalne zabiegi czy terapie stosowane, no ale jak mówi lekarz 6 tygodni minimum, no to tak naprawdę mówi wszystko, no bo trzeba będzie sobie poradzić bez Glika. Dr. Dawid Piekarz, ja trochę pocieszająco.
mecze, to znaczy jak się obserwowało mecze na przykład w eliminacjach czy mecze na Euro, to jednak było widać, że wygrywaliśmy wtedy, kiedy była najczęściej ciężka zespołowa praca drużyny, to znaczy chwała Bogu, nasza gra trochę nie opierała się na gwiazdach poza Lewandowskim, więc cała nadzieja w tym, że uda się po prostu twardą zespołową defensywą ten no, bolesny przyznanie brak wyrównać. Więc szans myślę nie straciliśmy jeszcze. Wchodzimy właśnie w taki etap, gdzie już zaczynamy mówić przede wszystkim o mundialu, bo to jest rzecz, która nas wszystkich bardzo mocno łączy i niestety muszę przejść do tematów, które bardzo często nas dzielą, a zacznę od tematu bardzo trudnego i bardzo zaskakującego właściwie, bo to jest informacja bardzo świeża. Zgodnie z posiadanymi dowodami liczne części samolotu, a także ciało przynajmniej jednej ofiary badane specjalistycznymi urządzeniami, w tym metodą chromatograficzną, wykazały obecność materiałów wybuchowych, tak podała w komunikacie podkomisja smoleńska. Z informacji Polskiego Radia 24 wynika, że są to badania, które zostały przeprowadzone w Polsce, między innymi przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Szanowni Państwo, jak oceniacie tę informację? Anna Staszyńska. No to jest dosyć istotna informacja, jeśli nie, można powiedzieć, że jeśli chodzi o te informacje dotyczące katastrofy smoleńskiej w ostatnich miesiącach, no chyba taka najbardziej przełomowa, ale ja bym ją wolała komentować wtedy, kiedy już będzie jej potwierdzenie polegające na analogicznych stwierdzeniach z tych ośrodków, czy tych analizach ośrodków zagranicznych, bo przecież pamiętajmy, że próbki ciał szczątków zostały wysłane za granicę, do Anglii, bodajże do Włoch i Hiszpanii, nie pamiętam gdzie jeszcze. W każdym razie, gdyby były co najmniej dwie albo trzy takie, jeszcze lepiej trzy albo w ogóle wszystkie zbieżne takie wyniki analiz, no to rzeczywiście moglibyśmy mówić już o takim stuprocentowym przełomie. Na razie to jest bardzo ciekawa informacja, ale ona jeszcze rodzi dużo pytań, dużo niewiadomych tak naprawdę, bo właśnie wiemy z tego komunikatu, że jest znaleziono te ślady materiałów wybuchowych na jednym ciele, na szczątkach samolotu, ale nie na podłożu. No, to jeszcze to wymaga pewnego budowania jakiejś interpretacji. No i dobrze byłoby też wiedzieć, że to jest jakby zgodna tutaj, że z tym komunikatem zgadzają się wszyscy członkowie tej podkomisji, bo tam już też były przy raporcie technicznym, przy ogłoszeniu tego raportu były jakieś konflikty wewnętrzne. Więc to jest jeszcze dużo niewiadomych, ale no bardzo, bardzo ciekawa. Trochę pociągnę myśl, pani redaktor, ponieważ trochę przy wielu zasługach podkomisji smoleńskiej często jej problemem było to, że bardzo często pewne hipotezy czy pewne informacje nie do końca zweryfikowane po prostu podawano jako niemal twarde fakty i to w zasadzie potem przeciwnikom czy to komisji, czy przeciwnikom ponownego badania katastrofy dawało tak naprawdę argument do ręki, trochę na zasadzie, że jeżeli kilka z tych faktów uda się obalić, no to jedno nieprawda, wszystko nieprawda, tak mówiąc w skrócie. Więc oczywiście tutaj dokładnie myślę, że trochę zachowajmy chłodną głowę, to znaczy w momencie, kiedy okaże się, że także z innych ośrodków przyjdą potwierdzenia, że faktycznie były ślady materiałów wybuchowych, to możemy mówić tak naprawdę wtedy o pewnie dość istotnym przełomie wyjaśniania tej katastrofy. Natomiast pamiętajmy też, że już raz mieliśmy w zasadzie wykryte ślady materiałów wybuchowych, wtedy dla odmiany w glebie. W końcu ta sprawa gdzieś nie znalazła finalnego potwierdzenia, powiedziałbym, naukowego czy empirycznego. Nawet dzisiaj, jak widać, bo okazuje się, że w glebie ich tak naprawdę nie ma. Powiem tak, jedno ciało, jeden fragment to ważna przesłanka, natomiast faktycznie nie jeden fragment, bo liczne części samolotu, tak jest określone w komunikacie. Natomiast tak czy tak dobrze byłoby mieć jeszcze co najmniej jedno niezależne potwierdzenie, że faktycznie tak się dzieje. Ale to z drugiej strony spójrzmy, że to jednak, jeżeli faktycznie przyjęlibyśmy wersję, że tego typu wybuch na pokładzie nastąpił, to spójrzmy, jak potężne wyzwania stawia dla naszego, po pierwsze, wymiaru sprawiedliwości, po drugie, dla naszej dyplomacji, no bo to wtedy już nie wystarczy powiedzieć, że samolot wybuchł, bo to trzeba wiedzieć, skąd się tam wzięły te materiały, kto za to odpowiada. To oczywiście rodzi kolejne śledztwo i kolejne pytania. Kolejne śledztwo, kolejne pytania, ale także, że tak powiem, to będzie musiało być śledztwo, które będzie musiało być prowadzone z niezwykłą rzetelnością, skrupulatnością, ale także pewnym wyczuciem. To znaczy o tym, że się dano, to nam pokazali ostatnio Holendrzy, którzy
bardzo skrupulatnie przez bodajże 3 lata, jeśli dobrze pamiętam, to śledztwo prowadzili łącznie z tym, że udało im się ustalić ręki numer seryjne rakiety oraz w którym punktu ona stacjonowała. Więc no, tu akurat to pokazuje, jak to tak naprawdę należy robić. No i mówię, jeżeli okaże się, że faktycznie mamy do czynienia z silną przesłanką, jeszcze czego byśmy, co pewnie byłoby jeszcze pewniejszym dowodem, no to mówię, to będzie potężne wyzwanie już nie tylko dla samej komisji, ale także dla wymiaru sprawiedliwości i w ogóle całej machiny państwowej. Ale dobrze byłoby rzeczywiście, no mówię, wstrzymać się z tymi radykalnymi komentarzami do momentu jeszcze jakiegoś potwierdzenia i rozszerzenia tej informacji, bo tak jak pan mówił, mieliśmy sporo takich informacji, które potem gdzieś się rozwiewały. No dobrze, ale może to były rzeczywiście informacje cząstkowe, mniej znaczące, a tutaj to już jest, mam takie poczucie, informacje z grubej rury, że to już jest naprawdę podkomisja smoleńska, mówiąc i podając taką informację, no chyba jednak nie chciałaby się narażać na jakąś śmieszność, bo to już jest naprawdę bardzo poważny argument, poważna dyskusja. Czy podzielacie państwo moje odczucia, panna Sarzyńska? W zasadzie tak, no ale tutaj jakby też podkomisja, ale nie chcę proszę zabłokać jej teraz, bo ona rzeczywiście no, sporo rzeczy zrobiła, ale już też o tej śmieszności już tam kilkakrotnie otarła. Ja mówię o tych członkach, którzy już nie są członkami komisji, którzy zasłynęli, no spójrzmy, zasłony miłosierdzia, ale różne takie niewymyślone słowa podważyły tutaj wiarygodność przynajmniej części jej członków. Natomiast no, mówię, proszę, że nie chcę podważać ustaleń laboratorium kryminalistycznego, bo to już jest jakby zupełnie inna rzecz, to nie jest kwestia zatrudnionych tutaj ekspertów, tylko ekspertów, którzy pracują na co dzień przy podobnych zagadnieniach w laboratoriach, zakładam, nie mają żadnych politycznych konotacji. No tylko mówię, cały czas jest tego trochę mało i potem jeszcze mam pytanie, dlaczego właściwie, skoro tak ważna informacja ukazuje się miesiąc czy dwa miesiące po opublikowaniu tego technicznego raportu, dlaczego nie poczekano z tym raportem do, no właśnie, do momentu uzyskania takich wyników, bo tak naprawdę, no, jeśli to jest wszystko prawda, no to tamten raport jest, no, dalece niepełny, a może w ogóle był nie mówię, że niepotrzebny, ale był to, no, to w ogóle stawia, taka informacja potwierdzona stawia ten raport zupełnie innym świetle. Dokładnie tak, to znaczy komisja zdecydowanie powinna w tym przypadku być może trochę tą informacją, mówiąc kolokwialnie, zarządzać. To znaczy, zwróćmy uwagę, co się stało 10 kwietnia, kiedy tak naprawdę komisja pokazała dwa elementy raportu. Pierwszy, który był niezwykle precyzyjny, to on pokazał tak naprawdę, jak naprowadzono samolot rosyjski, który miał lądować wcześniej, i jak naprowadzono Tupolewa. I to faktycznie był niezwykle ciekawa informacja pokazująca, że te dwa samoloty naprowadzono kompletnie równie. Pytanie dlaczego, pytanie co to miało na celu, czy to był błąd, czy to było coś więcej. Natomiast faktycznie jakby drugą częścią raportu była informacja o wybuchach, która w zasadzie, jak zapytano troszeczkę o empirię, to tutaj trochę komisji zabrakło argumentów. Więc być może też ma to niemniej dosyć, czytając te informacje, które widzieliśmy właśnie przed wejściem do studia, no bo pewnie więcej by nam powiedziano, gdybyśmy się dowiedzieli, ile faktycznie tych fragmentów było. Które to były fragmenty innych? W której części samolotu, tak? W której części samolotu, czy jak jedno ciało, to w zasadzie innych jeszcze nie przebadano, czy... Ale to są tysiące dowodów i tysiące stron, bo cały czas, o których mówił profesor Nowaczek i wspomniał o tym, że obecność takich związków chemicznych i takich materiałów wybuchowych nie może być przypadkiem. To nie jest wynik właśnie jakiejś temperatury czy czegokolwiek, tylko to jest jakaś ingerencja ludzka, że pojawiły się tam takie, a nie inne związki chemiczne. Jasne, tylko zmierzam też, nawet nie tyle podważam fakt, co zmierzam jakby do pewnej sądowiska, się z taktyką procesową, więc też chodzi o to, co tak naprawdę komisja mówi i jakie ma na to czasem argumenty, bo to jest czasem tak, że lepiej mieć jeden argument, na który nie ma, tak, gdzie znamy odpowiedzi na większość trudnych pytań, niż później się trochę z tymi trudnymi pytaniami trzeba boksować. No, oczywiście, być może z panią redaktor oboje jesteśmy troszeczkę przetuleni, obserwując podkomisję, która właśnie bardzo wiele rzeczy zrobiła, bardzo wiele rzeczy wyjaśniła, ale bardzo wiele też rzeczy, które miały być takim granatem, okazywało się trochę taką racą, z której było więcej hałasu i błysku niż rzeczywistych faktów. Powiem tak, pewnie wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby w tym
nastąpił tak naprawdę przełom. No jeżeli w tę stronę, no to w tę stronę. Natomiast mówię, nauczeni trochę doświadczeniem obserwowania 8 lat tak naprawdę działań wokół katastrofy smoleńskiej, zdecydowanie tutaj powiem tak, oboje chyba zgodnie, jednak chcielibyśmy tutaj trochę więcej szczegółów, więcej faktów, więcej empirii, ale oczywiście nie lekceważymy tego, bo to jest faktycznie pierwszy, tak naprawdę empiryczny, twardy, zbadany dowód na tezę, którą... No zamachowo powiedzmy sobie, bo którą wielu traktowało jako właściwie jakiś political fiction. Okej, tu mamy dowód, na razie jeden. W takim razie jakie znaczenie, obserwując trochę od 8 lat to wszystko, jakie znaczenie polityczne ma ta informacja i jakie będzie miała reperkusje? Och, ja nie wątpię, że jeśli chodzi o przeciwnie, czy zwolenników ustaleń komisji Laska, no pewnie Maciej Laska z tamtej strony pójdzie cała fala opinii dezawuujących wartość tego dowodu. Będzie, no, jestem gotowa się założyć, że za, nie wiem, do wieczora jakaś tam fala hejtu przez Twittera się przewinie. No ale... Ja nie mówię, że już, powiedziałam do wieczora, ale to nie jest jakieś tam, nie jest stwierdzenie jakieś bardzo oryginalne, no bo wiadomo, na Twitterze nie takie rzeczy wywołują hejt. Natomiast, no mówię, no wszystko można zweryfikować, jeżeli będą każdą opinię negatywną, jeżeli ona się zderzy z twardymi faktami, najlepiej jakichś ośrodków czy autorytetów, ekspertów niezależnych, których opinii nie da się podważyć. Jeżeli takie są, to chyba w tej chwili zagraniczne i myślę, że jeżeli przyjdą takie opinie właśnie z Madrytu, Londynu, nie wiem, Rzymu, no to wtedy nawet Maciej Lasek będzie po stronie przecież rozłożyć. Ale zauważmy, że z drugiej strony daje to, jakby to znowu stawia temat smoleński w polskiej debacie publicznej, bo jednak można było odnieść wrażenie, że rocznica, 8 postawienie pomnika, opublikowanie raportu, tylko raportu technicznego, było takim trochę, powiedzmy, odłożeniem tej sprawy na półkę. To znaczy, można było odnieść wrażenie, że z jednej strony osiągnięto to co osiągnąć chciano, czyli jest pomnik, czyli ofiary są godnie upamiętnione. Pan doktorze, że to był cel, że pomnik to było pewnego rodzaju zamknięcie tej sprawy? Niekoniecznie. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby Prawo i Sprawiedliwość tak zostawiło to. Nie chciałem dokończyć, że z drugiej strony generalnie raport techniczny, który tak naprawdę nie rozstrzygał tego do końca, był takim trochę odłożeniem sprawy, można powiedzieć, do dalszego procedowania, natomiast troszeczkę wyjęciem jej z tego głównego nurtu debaty publicznej, także dlatego, że no, za bardzo wiele w tej sprawie już więcej nie dało się powiedzieć. No, komisja miała pewne rzeczy komisja ustaliła, na pewne rzeczy komisja miała hipotezy, na które nie było dowodu. W tym momencie, jeżeli faktycznie okazałoby się, że dowód, o którym mówimy, się pojawił, to znowu tak naprawdę stawia Smoleńsk i dochodzenie, śledztwo smoleńskie i działalność podkomisji tak naprawdę w dużej mierze w centrum debaty publicznej z powrotem. I wraca w tym momencie do gry jako istotna postać Antoni Macierewicz, ostatnimi czasy odsunięty jednak mocno w cień, co może mieć znaczenie takie dla tej wewnątrzpisowskiej układanki, ale też jestem gotowa sobie wyobrazić jakieś opinie czy hipotezy jego przeciwników, którzy będą wiązać na przykład pojawienie się tego dowodu, chociażby z tą niezbyt wygodną dla niego nieautoryzowaną biografią, czyli jakieś tam próby przykrycia i tak dalej. No myślę, że taka debata nas tu nieuchronnie jeszcze czeka. To w dzisiejszym centrum zainteresowania mediów był między innymi także osoba, która bardzo mocno była związana z katastrofą smoleńską i właściwie stąd głównie ją znamy, czyli były szef BOR-u generał Marian Janicki. Tym razem stanął, nie odpowiadał na pytania dotyczące Smoleńska, lecz odpowiadał na pytania dotyczące sprawy Amber Gold, bo stanął przed komisją śledczą kierowaną przez Małgorzatę Wasserman. Jakie są Państwa wrażenia po przesłuchaniu generała Mariana Jeńskiego, byłego szefa BOR-u? To znaczy tak, ja odniosłam wrażenie po wygrasuniu, że wszystkie pytania i odpowiedzi, które padły, a właściwie nie padły, bo to były takie odpowiedzi
będzie raczej negatywny, ale mnie się tutaj rysowała taka konstrukcja, że osoby pytające czy wzywające na przesłuchanie generała Janickiego mają taką gdzieś roboczą hipotezę, że ponieważ OLT i BOR został zapytany o możliwość przewożenia najważniejszych osób w państwie i BOR to miał sprawdzać. I to byłoby takie, gdyby ta hipoteza się potwierdziła, to byłby dowód na to, że OLT rzeczywiście korzystał tu z jakiegoś przyzwolenia, szczególnego przyzwolenia rządzących na rozwój tej firmy, że to był jakiś taki, jakiś benefit gdzieś brany pod uwagę i to mogłoby w dalekiej perspektywie stworzyć jakieś, nie wiem, konkurencje właśnie dla lotu, że to jest taki kierunek myślenia. Co wynikło z tego przesłuchania? Znaczy, dla mnie tutaj, broń Boże, nie padł jakiś dowód twardy, że rzeczywiście tak było, że jakiś, no, że to był jakiś ten makiaweliczny plan, ale też do końca generał Janicki jakby też nie rozwiał tych wątpliwości. Bo jednak takie pisma, no, o ten przewóz najważniejszych osób w państwie, no coś one się nie wzięły znikąd. I za dużo jest już tych takich różnych dziwnych przypadków, no, żeby można było to tak zupełnie zlekceważyć. Także dla mnie ta hipoteza cały czas jest w grze, chociaż twardego potwierdzenia tutaj. Dlatego nowego dowodu tutaj nie znaleziono. Doktor Dawidowicz. Generał Janicki powiedział to, co w zasadzie mówił zawsze, kiedy był pytany, czy to Smoleńsk, czy działalność BOR, czyli że generalnie jest świetnie, a poza tym to nic nie pamięta. Natomiast właściwie wszyscy przed komisją, tak. Natomiast ja powiedziałbym, że ja się dzisiaj po zdaniach generała Janickiego nie spodziewam jakiegoś przełomu, także z tego powodu, że tak naprawdę BOR w tej sprawie, czyli w sprawie powiedzmy sobie pewnego głębszego rozpoznawania czy opiniowania tego typu podmiotów nie do końca ma rolę do odegrania. To z reguły jest faktycznie kwestia czy zadania ABW czy innych tego typu służb. BOR raczej wykonuje powiedzmy taką techniczną niż wywiadowczo, kontrwywiadowczą pracę. Natomiast oczywiście, no, powiedziałbym, że generał Janicki wpisał się w długi szereg osób, których nie wiedziały i ich to w zasadzie nie interesowało. To trochę w zasadzie, znaczy ja cały czas, jak obserwuję zeznania w sprawie komisji Amber Gold, to doskonale rozumiem, co miał na myśli jeden z wiodących polityków obecnej opozycji, kiedy mówił o państwie istniejącym teoretycznie. To jest dokładnie taki przykład, gdzie tak naprawdę to państwo istniało teoretycznie i służby, które były do pewnych rzeczy powołane, no, tego nie robiły to tylko teoretycznie. Rozmawialiśmy oczywiście o kwestii przesłuchania generała Mariana Janickiego, byłego szefa BOR-u, przed komisją śledczą do spraw Amber Gold i był tutaj także badany wątek dotyczący objęcia ochroną rodziny Donalda Tuska. Generał, były szef BOR-u mówił, że po zabójstwie Marka Rosiaka była pewnego rodzaju atmosfera wzmożenia ochrony dzieci, a to prezydenta Komorowskiego, a to Donalda Tuska i pojawiło się pytanie, dlaczego córka Donalda Tuska była objęta taką ochroną, a z kolei Michał Tusk nie był. No i padła taka odpowiedź, że właśnie Katarzyna Tusk prowadziła aktywne życie towarzyskie, spotykała się z koleżankami, to objęliśmy ją ochroną, tak wynikało z analizy zagrożeń dokonanej we współpracy ze służbami. To decyzja ministra Millera, a z kolei Michał Tusk taką ochroną nie był objęty. Czy to nie budzi pewnego rodzaju znaku zapytania, że oto Michał Tusk spotykał się z bardzo poważnymi osobami, a to w szczególności Marcinem P. i tutaj nie było zagrożenia, a z kolei życie towarzyskie Katarzyny Tusk takie zagrożenie mogło być. No to znaczy, rzeczywiście to jest dosyć dziwne tłumaczenie, bo ja bym jeszcze zrozumiała, gdyby pan generał tłumaczył, że nie wiem, córka Donalda Tuska jako kobieta, jako młodsza jednak, no tutaj nie wiem, była potencjalnie bardziej bezbronna, więc tej ochrony potrzebowała bardziej, no to jeszcze powiedzmy, że jakoś to by do mnie jakoś tam przemówiło, natomiast to, że ona prowadziła intensywne życie towarzyskie, no zakładam, że Michał Tusk też prowadził jakieś życie towarzyskie, nawet jeśli mniej intensywne, to nie jest żaden argument na przyznanie bądź nieprzyznanie ochrony. No a jak
potem fakty dowiodły właśnie, jeśli komuś należało taki parasol jakiś zapewnić, to właśnie jemu. Czy to był przypadek? No, ciężko powiedzieć. Ale parasol jest teraz takim wyrazem, który bardzo jest nacechowany negatywnie. No więc właśnie, no ale być może, jak się dowiodło, to raczej syna służby podległe premierowi powinny bardziej pilnować niż córki, więc wykazało się co najmniej słabą intuicją. A pytanie, czy to też nie jest troszeczkę tak, że mieliśmy do czynienia z czymś, co się trochę nazywa efektem mrożącym, no bo jednak jeżeli patrzymy sobie na zeznania na zeznania składane przed komisją, to w zasadzie widać, że tam dla bardzo wielu funkcjonariuszy, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy służb specjalnych, nikt im wprost nie powiedział, żeby tej sprawy nie dotykać, ale w zasadzie było to dla nich taką oczywistą oczywistością. Po prostu gdzieś istniało takie niewypowiedziane, a może wypowiedziane, tylko jeszcze tego nie wiemy, jeszcze tego nie wyjaśniono, przeświadczenie, że generalnie, prawda, Amber Gold jest sprawą, której lepiej nie dotykać, i niewykluczone, że akurat BOR też dokładnie tej logice uległ, na zasadzie, że skoro na przykład Marcin P. jako człowiek z jednak kryminalną przeszłością nagle dostaje zgodę na linie lotnicze, nagle dostaje zgodę na działalność parabankową i w zasadzie okazuje się, że jest jakiś, jak to już tutaj padło słowo, parasol nad tą firmą, no to być może lepiej, skoro sam Michał Tusk o taką ochronę nie prosi, nie życzy, to może lepiej się nie narzucajmy, bo w zasadzie wszyscy wiemy, że coś jest na rzeczy, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby była tego typu sytuacja. Natomiast jak obserwujemy troszeczkę tę komisję, to widać dokładnie pewien mechanizm właśnie takiego, który mam wrażenie jest czasami ogromnym problemem dla polskiego życia publicznego, nie tylko dla administracji, czyli takiego w zasadzie przeświadczenia wszystkich niewypowiedzianego, że się pewnych spraw po prostu nie dotyka. No właśnie, ale czy to nie jest też mechanizm spychania odpowiedzialności? Bo ja pamiętam przesłuchanie ministra Cichockiego, który także był pytany o ochronę, to proszę pytać szefa, byłego szefa BOR-u. I to się dzieje właściwie na każdym poziomie. Cały czas gdzieś spychanie odpowiedzialności, ja za to nie odpowiadałem, proszę pytać tego, tamten mówi, a ja to zapytam następnego. I tak to się dzieje ciągle. I tak to się dzieje, ja mam wrażenie, że to jest dokładnie ten mechanizm. To znaczy, ten mechanizm nie wymusza tak naprawdę na szefach konkretnych działań, no bo tak naprawdę warto znaleźć sobie wątek, który sprawia, że powinna się zająć jakaś inna służba. I to jest na pytanie, a dlaczego pan nic nie zrobił, mogę powiedzieć, a bo to... Ale obawiam się, że to nie wymusza żadnej odpowiedzialności. Ale dokładnie, ta Anna Sarzyńska. Więc właśnie, pytanie tylko, czy tu mamy do czynienia z taką wymuszoną strategią obronną, czy też mamy też równocześnie, pewnie na pewno tak, ale ta psychologia nie bierze się znikąd, tylko z takiego jakby poczucia winy i strachu przed właśnie odpowiedzialnością, ale z drugiej strony bardzo być może, że mamy też do czynienia z nieprecyzyjnym podziałem kompetencji przez poszczególne urzędy i funkcjonariuszy służb państwowych, no, które taką i ten brak takiego jasnego podziału umożliwia taką psychologię. Być może rzeczywiście to należałoby wyciągnąć jakieś refleksje i na przyszłość zabezpieczyć się przed takimi właśnie zeznaniami, które właściwie uniemożliwiają złapanie kogokolwiek za rękę. Ja tylko dopowiem, że dla mnie najbardziej wstrząsającym chyba przesłuchaniem w czasie działań komisji Amber Gold było stwierdzenie jednego z funkcjonariuszy, że prokurator powiedział im, że mają w tej sprawie nie podejmować żadnych działań, a jak będą podejmować, to dostaną zarzuty o utrudnianiu śledztwa. Najbardziej zdziwiło mnie to, że pewnie w normalnie funkcjonującym państwie taki funkcjonariusz pewnie natychmiast sporządziłby oficjalną notatkę do przełożonych owego prokuratora, a także do swoich przełożonych i skończyłoby się to pewnie sporą sprawą kryminalną. Natomiast fakt, że ktoś tego nie zrobił, świadczyło moim zdaniem o tym, że był absolutnie przekonany o kompletnej daremności tego typu postępowań. To jeszcze chciałem zadać pytanie o jedną kwestię, bo dzisiaj Sejmowa Komisja Finansów zajęła się sprawą afery wokół spółki GetBack. Pokrzywdzonych jest w niej około 9 tysięcy inwestorów. Czy możemy nazywać to nowym Amber Gold? Bo tutaj widzę, że już zaczyna się pewien spór polityczny.
temat oczywiście zaczyna żyć politycznie. Dzisiaj nawet rzecznik rządu się odnosiła do tej kwestii, skądinąd tak charakterystycznie przestrzegając, nawet tak, jak na nie użyła dosyć takiego mocnego stwierdzenia, że Platforma Obywatelska tutaj wchodzi na grabie, jeśli dobrze cytuję, czyli że tak naprawdę, że chodziło o to, że ta spółka powstała, ta firma powstała za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, więc jeżeli tam będzie dochodzenie, kto zawinił, no to może się okazać właśnie, że Platforma dążąca do nagłośnienia tej afery działa na własną szkodę. Ja szczerze mówiąc nie bardzo się orientuję w szczegółach, ale no, ewidentnie politycznie jest to jakiś potencjał. Natomiast patrząc z punktu widzenia takiego instytucjonalnego, no to powiedziałbym, no GetBack jest, mam wrażenie, trochę pokłosiem tego, że przez wiele lat pozwalano na to, żeby nadzór finansowy działał, ja nie chcę powiedzieć ultraliberalnie, co żeby w ogóle pewne sprawy ignorował. No zwróćmy uwagę, że tak naprawdę wiele tysięcy Polaków zostało wpakowanych w tak zwane polisolokaty. To też były produkty, które w ogromnej mierze w tej chwili sprawy trafiają do sądów. To sądy mają z tym duży problem, bo nagle widzą produkt, który tak naprawdę od początku do końca miał przynieść zarobek sprzedającemu, natomiast w zasadzie człowiek, któremu go oferowano, w zasadzie nie miał możliwości na tym zarobić. No i teraz jednak ktoś te instrumenty do obrotu legalnie dopuścił. I to jest pytanie, do jakiego stopnia tak naprawdę ignorowanie pewnych mniejszych spraw, ignorowanie pewnych, oferowanie na przykład pewnych jakby toksycznych produktów, dopóki nie robiła się z tego wielka afera, i skończyło się tak na koniec GetBackiem. To znaczy ktoś w którymś momencie stwierdził, że no skoro można na mniejszą skalę, no to może zróbmy teraz na dużą skalę, skoro nic się nie dzieje. To jest oczywiście hipoteza, no bo tutaj toczą się postępowania, toczą się śledztwa. Natomiast nie ukrywam, że tutaj dla mnie, niezależnie od tego, czy jest tam jakiś dług, no, czy też go nie ma, no jednak jednym z elementów dużego zaniedbania jest faktycznie nadzór finansowy, który no, nie po raz pierwszy nie wiązał się z zadaniem, natomiast mam wrażenie, że tolerowanie rozmaitych przypadków działania sektora bankowo-finansowo-ubezpieczeniowego na granicy prawa albo już wręcz lekko poza tą granicą po prostu powodowało pewne poczucie daleko idącego przyzwolenia, no i wreszcie ktoś przesadził już na całego. Przejdźmy do kwestii dzisiejszej wizyty Franka Waltera Steinmeiera w Polsce, bo to jest dwudniowa wizyta prezydenta Niemiec. Czy to jest pewnego rodzaju próba ocieplenia relacji polsko-niemieckich, które być może są nieco naruszone przez ostatnie lata, a to przez kwestię narracji dotyczącą reparacji wojennych, a to bardzo ostrego sprzeciwu wobec Nord Stream 2 ze strony Polski i państw naszego regionu, z tym, że Polska jest pewnego rodzaju liderem tej narracji. No i właśnie pytanie, bo dzisiaj mówiło się bardzo dużo o znaczeniu historii w czasie spotkania z mediami, a także Andrzej Duda zaznaczył, że była rozmowy dotyczące Nord Stream 2, o reparacjach było wymowne milczenie. Anna Sarzyńska. To znaczy tak, przede wszystkim nasze, jak już patrzeć na historię tych stosunków takich bilateralnych, czy tych kontaktów z Niemcami, to na poziomie prezydenckim, to one akurat zawsze były dosyć dobre, to, biorąc pod uwagę, no, że jakby prezydent w Niemczech no, znaczy trochę mniej niż w Polsce. W każdym razie, ilekroć dochodziło do jakichś takich spotkań na szczycie, to tam zawsze, zawsze padały bardzo takie, można powiedzieć, ciepłe słowa, czy w każdym razie to zbliżenie stanowisk było znacznie większe niż na tym roboczym poziomie rządowym, chociaż nawet z Angelą Merkel też w bezpośrednich kontaktach na tych najwyższych szczeblach, jak są spotkania, też właściwie rozmawia się dobrze. Problem polega na czym innym, na tych faktycznych działaniach polityków niemieckich, czy to w Unii Europejskiej, czyli właśnie jeśli chodzi o Nord Stream. Natomiast te nasze kontakty, jeśli chodzi o wizyty, nie są nigdy najgorsze, ale rzeczywiście ta wizyta na pewno ma ten wymiar symboliczny w kontekście stulecia odzyskania niepodległości, no bo jednak pamiętamy Niemcy, prawda, którzy byli naszymi zaborcami, no tutaj razem potwierdzają polską rację
po polskie prawo do niepodległości, więc to nigdy dość takiego potwierdzenia, bo historia różnie się układa. Natomiast jeśli chodzi o przemilczenie tej kwestii reparacji, to by tylko wskazywało na to, że rację mieli ci interpretatorzy wprowadzenia tej kwestii do dyskursu politycznego, którzy mówili, że to jest właśnie po to się to jakby wyciąga, żeby potem stanowiło to pewien argument w różnych debatach, negocjacjach, żeby z tego zejść, no bo realnie jest to bardzo trudne do wyegzekwowania, ale zawsze właśnie można podnosić jako pewien argument i potem z tego rezygnować, osiągając na jakieś kompromisy w różnych innych dziedzinach. Myślę, że to rzeczywiście w tą stronę jest w polskiej polityce prowadzona. No na pewno ta wizyta nam się po prostu przyda, to znaczy ona nam się przyda po pierwsze faktycznie z powodów wizerunkowych, to znaczy okazuje się, że wbrew temu, co niektórzy chcieliby sugerować, jednak czołowi politycy europejscy po prostu do Warszawy przybywają, prowadzą ważne rozmowy, spotykają się z naszymi politykami. To oczywiście też będzie miało znaczenie trochę w kontekście z Komisją Europejską, który wydawało mi się, że mocno przygasł, ale fakty zdają się na chwilę obecną temu przeczyć. Ważna jest też jedna deklaracja, która padła w czasie konferencji prasowej, że w przyszłym roku z okazji okrągłej rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej prezydent Niemiec będzie uczestniczył w uroczystościach na Westerplatte. Myślę, że też będzie to ważny symbol i ważny element naszej polityki historycznej. I jakby właśnie, to, tak jak pani redaktor mówiła, pewne kolejne potwierdzanie przez Niemcy konieczności utrzymania pewnego rozsądnego kursu w dyskusji o polityce. No, oczywiście, no, jeżeli coś się tyczy Nord Stream 2, no to jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to powiedziałbym, to my odbieramy trochę od Niemców pewną twardą lekcję twardej polityki z pewnego materializmu w polityce. No bo oczywiście w momencie, kiedy prezydent czy Angela Merkel są pytania o Nord Stream 2, to mówią, ależ gdzież, przecież to prywatny biznes robi, no jak my jako rząd niemiecki mielibyśmy żadnej polityki biznesowi przeszkadzać czy rzucać głowy pod nogi, no dlaczego? Natomiast no, wszyscy wiemy, że jest to jeden z istotnych instrumentów, którymi Niemcy budują swoją przewagę energetyczną i przewagę gospodarczą na kontynencie, więc powiedziałbym, że szanse na to, że przy okazji tego typu wizyt kwestia Nord Stream w jakiś sposób zostanie rozwiązana, są niewielkie, natomiast faktycznie no, na pewno plusem jest to, że w jakiś sposób udało się, tak powiem kolokwialnie, wyciągnąć trochę od prezydenta Niemiec deklarację o tym, że jednak trzeba zrobić coś, żeby transport przy drogą kontynentalną został zachowany. No tutaj prezydent Duda też dość mocno podkreślał interesy Ukrainy, nie tylko interesy energetyczne, ale także interesy integralności Ukrainy właściwie w wojnie pełzającej z Rosją. Więc to jest element, który mam wrażenie udało się gdzieś w tych rozmowach umieścić i może on być w jakiś sposób przez polską dyplomację ciągnięty, kontynuowany i może być jakimś elementem naszej polityki zagranicznej, także w sytuacji, kiedy jesteśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa przez jakiś jeszcze czas, więc dobrze by było, mając ten dodatkowy element, udało się na przykład w jakiś sposób doprowadzić do odprężenia na Ukrainie, tak jak to prezydent się dość twardo sugerował. Ale nasz głos jest bardzo mocno znaczący, bo przy każdej wizycie spotkania z politykami niemieckimi, naszych polityków, wygląda to tak, że bardzo mocno zaznaczamy i słusznie kwestię właśnie Nord Stream 2. Jak mocny i znaczący jest nasz głos w tej kwestii w Europie i w dyskusji z Niemcami? To znaczy, jako głos pojedynczego państwa być może byłby znacznie mniej znaczący, no ale no, nie jesteśmy jedyni, którzy kwestionują bezpieczeństwo, znaczy, którzy zaznaczają niebezpieczeństwo tej inwestycji i jako grupa państw rzeczywiście mamy ten głos sprzeciwu jest dużo silniejszy, ale niestety no też podzielam tutaj sceptycyzm pana doktora, że Niemców będzie bardzo trudno przekonać, czy też zmusić do wycofania się z tej inwestycji do tej pory. Ale w pani poczuciu jest zmiana narracji i myślenia i chociaż zauważenia, że zaczął być to projekt polityczny, bo już część polityków niemieckich to zauważa.
No jest, są, to zawsze no, trzeba brać fakty, czasem czy opinie, no trzeba brać te lepsze strony wypowiedzi, może rzeczywiście następuje to jakieś takie delikatne złagodzenie tonu, ale no, od tego, czy politycy będą się wypowiadać odrobinę łagodniej, czy bardziej sceptycznie, to jeszcze nie wiem, ten rurociąg nie zostanie przerwany, czy zahamowana jego budowa, więc tutaj dopóki się coś nie zmieni, no tak w sferze faktów, dopóki rzeczywiście nie zostaną wydane jakieś decyzje wstrzymujące, no to ten optymizm należałoby jednak powściągać, co oczywiście nie wyklucza konsolidowania, raczej wymusza konsolidowanie sił i coraz głośniejsze podnoszenie tej kwestii. No zwłaszcza jeżeli, bo to rzeczywiście Niemcy są w pewnej takiej, no można ich postawić w niezręcznej sytuacji, bo z jednej strony Berlin też się zgadza, że sytuacja, że Rosja jest agresorem, że na Ukrainie, że jest współwinna destabilizacji, jest winna destabilizacji sytuacji właśnie na przykład od Kijowa, a z drugiej strony jak gdyby udaje, że nie widzi zagrożenia idącego wraz z budową tego rurociągu, więc po prostu te niekonsekwencje no, należy na takich międzynarodowych gremiach podnosić. Tutaj korzystałem też z poparcia Stanów Zjednoczonych, które na szczęście mają inne zdanie, no i może gdzieś tam kiedyś w dalszej perspektywie coś z tego wyniknie. Na razie no niestety jest jeszcze na tego daleko. No, powiedziałbym, że tutaj właśnie to jest kwestia pewnej umiejętności oddzielania w polityce, zwłaszcza w polityce międzynarodowej, słów od czynów, bo jednak no Niemcy, że tak powiem, są trochę mistrzami właśnie w bardzo ładnym owijaniu swojej realizacji swoich twardych interesów ekonomicznych, gospodarczych, politycznych w bardzo ładne słowa mówiące właśnie o dywersyfikacji, o współpracy, o swobodzie gospodarczej. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To znaczy myśmy się trochę znaleźli z Niemcami w jednym obozie w innej sprawie. I to w zasadzie gdzieś było aktualne bardzo przy pierwszej wizycie Jacka ministra Czaputowicza w Niemczech. Mianowicie Polska i Niemcy, mam wrażenie, stoją po tej samej stronie w kwestii reformy Unii Europejskiej, bo jednak Niemcy wydaje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o HDP-ów, jednak generalnie stoją bardziej na stanowisku ochrony pewnej swobody gospodarczej w Unii Europejskiej i pewnego jednak hamowania procesu takiej głębokiej integracji, do jakiego trochę przychodzi. Ale ta swoboda nie jest przede wszystkim w interesie Niemiec, to jest pytanie. I nie patrząc w ogóle kompletnie na inne państwa. Powiedziałbym, że ona z jednej strony jest, ale ona z drugiej strony też jest także w naszym interesie, ponieważ zwróćmy uwagę, że my jako kraj jednak relatywnie mniej, bo jednak mocno takiej dynamicznej gospodarce i rozpychającej się w bardzo wielu dziedzinach, też tej swobody korzystamy na przykład na sektor transportowy czy budowlany. I teraz ostatnie zdanie w słowie, to jeżeli już mówić o jakichś wspólnych mianownikach, no to dzisiaj się zarysowało, że mamy wspólne obawy, jeśli chodzi o sytuację Włoch po wyborach, no i to może jest jakby ta wspólna ocena nas też bardziej łączy i integruje. I to jest ostatnie słowo w debacie dnia w Polskim Radiu 24. Anna Sarzyńska, Telewizja Polska, dr Dawid Piekarz, politolog Instytut Staszica. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24 zbliża się piąta. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Komisja Europejska ma ponownie omówić dziś sytuację w Polsce, poinformował rzecznik Komisji Margaritis Schinas. Unijni komisarze mają podsumować rozmowy na linii Bruksela-Warszawa w sprawie reformy sądownictwa. Komisja zakwestionowała tę reformę, rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 i domaga się zmian. Polskie władze odpowiadają, że część zmian zostało już wprowadzonych i teraz ruch należy do komisji. Beata Płęcka. Unijni komisarze mają rozmawiać o
ostatnich zmianach w reformach i ocenić, czy są one zgodne z rekomendacjami Brukseli. Na tym etapie w samej komisji utrzymują się różnice zdań. Jej wiceszef Frans Timmermans uważa, że zmiany w reformach sądownictwa są niewystarczające, a przewodniczący Jean-Claude Juncker jest zdania, że procedurę związaną z artykułem 7 należy już zakończyć, bo zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że w tej sprawie doszło do ostrego sporu między gabinetami przewodniczącego komisji i jego zastępcy. Unijni urzędnicy nie potrafili docenić, czy mogą zapaść jakieś decyzje. Są tacy, którzy mówią, że komisja może zwrócić się do unijnych krajów o oficjalne wysłuchanie Polski w sprawie reform sądownictwa, ale słychać też głosy, że to raczej mało prawdopodobne. Nie jest natomiast wykluczone, że komisarze będą rozmawiać o tym, czy możliwe jest wycofanie z unijnego Trybunału Sprawiedliwości pozwu przeciwko Polsce za ustawę o sądach powszechnych po wprowadzeniu w niej zmian i zrównaniu wieku emerytalnego sędziów. Beata Płomecka, Polskie Radio, z Bruksela. 12 osób trafiło do szpitali w województwie zachodniopomorskim po zażyciu dopalaczy. Wśród nich są nastolatkowie. Policja zatrzymała już mężczyznę podejrzanego o sprzedaż niebezpiecznych substancji. Więcej o tej sprawie Dawid Siwek. Pierwsze osoby, które zażyły dopalacz, trafiły do szpitala wczoraj wieczorem. Z biegiem czasu pomocy potrzebowali kolejni młodzi ludzie. Według nieoficjalnych informacji najmłodsza wśród nich jest 16-latka. W sumie w szpitalach w Gryficach, Kołobrzegu i Szczecinie przebywa obecnie 12 osób. Policjanci szybko dotarli do mężczyzny, który sprzedawał dopalacze w Trzebiotowie i zatrzymali go, mówi Anna Bieranowska-Sochalska z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Prokuratura rejonowa w Gryficach nadzoruje postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do drogi szkodliwych dla zdrowia substancji. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. W tej chwili prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające i zbiera dowody. Śledczy nie ujawniają, w jakim stanie są osoby, które zażyły dopalacze. Według niepotwierdzonych informacji część z nich leży na oddziale intensywnej opieki medycznej. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego udzielili posłom Sejmowej Komisji Finansów Publicznych informacji na temat swoich działań w sprawie spółki GetBack. To firma administracyjna, która ma problemy ze spłatą swoich długów. Karol Tokarczyk. Przedstawiciel poszkodowanych, którzy kupili obligacje firmy i nie mogą doczekać się ich spłaty, Mariusz Wójcik, mówi Polskiemu Radiu, że jest jeszcze za wcześnie na oskarżenia. Na razie mamy pytania. Jak to doszło, że spółka GetBack została wprowadzona na giełdę papierów wartościowych? Jakie działania podjęto w celu weryfikacji wiarygodności spółki GetBack? Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Marcin Pachucki, twierdzi, że zawiadomienie do prokuratury KNF złożyła tuż po tym, jak pozyskała informację o możliwości fałszowania sprawozdań finansowych. Kierowaliśmy je na bieżąco, jak utrzymywaliśmy, pozyskiwaliśmy, ustalaliśmy same te okoliczności, które kwalifikowały się na takie działanie. Dodał on, że prospekty emisyjne, z których inwestorzy mogli dowiedzieć się o ryzyku, były badane przez komisję. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Firma GetBack wyemitowała obligacje o łącznej wartości ponad 2 miliardów złotych, które nabyło przeszło 9 tysięcy klientów. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie GetBack. Chodzi o wyrządzenie szkody majątkowej, o wielkich rozmiarach prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. Nowy włoski rząd antysystemowego ruchu 5 gwiazd i eurosceptycznej Ligi Północnej otrzymał wotum zaufania w Senacie. W 315-osobowej Izbie Wyższej rząd profesora Giuseppe Contego spadło 171 senatorów, przeciw było 117. Rano premier Conte wygłosił przed parlamentem exposé, po którym odbyła się burzliwa dyskusja. Potem, opierając zarzuty senatorów opozycji, wyjaśnił: różnica w euro, no nie my stali. Wyjście ze strefy euro nic nie było i nie jest przedmiotem dyskusji. Nie ma go w naszym programie, nie jest celem, do którego zmierzamy. Profesor Conte w exposé podkreślił, że miejsce Włoch jest w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, a Stany Zjednoczone są uprzywilejowanym partnerem Italii. Zaznaczył jednak, że Włochy opowiadają się za otwarciem na Rosję i zniesieniem nałożonych na nią sankcji. Zapowiedział, że jego rząd będzie dążył do zmiany polityki imigracyjnej Unii, bo ta prowadzona dotychczas okazała się fiaskiem. Skrytykował państwa unijne, które nie chcą przyjmować imigrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na dziś odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania w Izbie Deputowanych. Wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Suwalszczyźnie i w Tatrach okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu.
Temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie, okresami porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po 5. Powtórka programu. Córka premiera z ochroną, syn EBSC, były szef biura ochrony rządu, odpowiadał na pytania związane z Amber Gold. Premier Tusk był bardzo ciężkim zawodnikiem do pilnowania. Sejm finalizuje pracę nad powołaniem nowej komisji śledczej do sprawy wyłudzeń podatku VAT. Jest to jeszcze kilka kroków legislacyjnych do wykonania i zaczyna możliwość, żeby to zrobić na tym posiedzeniu Sejmu jest. Mundial w Rosji najprawdopodobniej bez Kamila Glika w obronie. Powodem poważna kontuzja. W mojej ocenie sytuacja Kamila jest zła. Taka diagnoza wiąże się z koniecznością dłuższego leczenia. Przed mikrofonem Piotr Wąż. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Polskie Radio 24. Południe. Sprawa Amber Gold nie leżała w naszej kompetencji. Michał Tusk nie był objęty ochroną, ponieważ był osobą prywatną. Takie zeznania złożył były szef Biura Ochrony Rządu przed Komisją Śledczą do spraw afery Amber Gold. Generał Marian Janicki odpowiadał na pytania związane z ochroną najważniejszych osób w państwie w kontekście współpracy syna premiera z wielokrotnym przestępcą Marcinem P. Był także pytany o linie OLT Express, które miały przewozić...